dwupoziomowy pawilon pamięci Porozumienia Strzemskich będzie nosił imię byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Taką wiadomość przekazano podczas obchodów 41. rocznicy wydarzeń, które zmieniły bieg polskiej historii. Wielu z Was pewnie dziwiło się, co tam z boku tego pomnika stoi. Jest to swoistego rodzaju kamień węgielny, który chcemy pod to, co ma tutaj powstać za kilka lat, chcemy to wmurować. Pierwszy list intencyjny do kapsuły czasu w kamieniu węgielnym włożył premier Mateusz Morawiecki. Na uroczystościach nie mógł pojawić się prezydent RP Andrzej Duda, ale na ręce Jastrzębskiej Solidarności przekazał list. Uczestnicy strajków zażądali respektowania elementarnych praw pracowniczych, większej swobody i samorządności w zarządzaniu przedsiębiorstwami, a przede wszystkim możliwości tworzenia wolnych, niezależnych od władzy, związków zawodowych. Ponad rok później wprowadzono stan wojenny, który miał zgasić jakiekolwiek aspiracje narodu do walki o swoje prawa. Jednak tak się nie stało. Ten fakt spowodował, że cała Polska stała się areną solidarnościowej insurekcji. I tej insurekcji władze komunistyczne nie były w stanie już zgasić. Przypomnijmy, że niedawno rząd porozumiał się z górnikami w sprawie wygaszania działalności branży. Mam głęboką nadzieję, że to porozumienie zostanie zrealizowane. Że nie stanie się tak, że będzie to kolejny dokument i stanie się pożółkłym papierem. W związku z niskim wskaźnikiem osób zaszczepionych przeciw COVID-19 wśród górników z apelem o szczepienie i tym samym szybszy powrót do normalności zwrócił się szef Solidarności Piotr Duda. Szczepmy się, róbmy to dla siebie. Cytując ojca świętego Franciszka, zaszczepić się to tak jakby dać komuś życie. To akt miłości wobec siebie, ale bliźniego, wobec kolegi, koleżanki z pracy. Jestem zaszczepiony, moja rodzina jest zaszczepiona, mam paszport covidowy. Porozumienia Jastrzębskie zostały podpisane około 5 nad ranem 3 września 1980 roku. Była w nich mowa m.in. o wolnych sobotach i niedzielach dla górników czy skróceniu czasu pracy. Wcześniej do strajkujących w Jastrzębiu górników dołączyło wiele zakładów z całej Polski. Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych powstanie w Katowicach. Premier Mateusz Morawiecki na ten cel przekazał ponad 43 miliony złotych. Chorobami zakaźnymi ma zająć się Górnośląskie Centrum Medyczne. Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych to inwestycja bardzo ważna i potrzebna dla mieszkańców województwa śląskiego. Koncepcja utworzenia takiego centrum powstała już w 2018 roku i została ujęta w programie dla Śląska. Premier, przekazując dotacje, wspomniał również, jak ważna jest służba zdrowia i jej finansowanie. W ramach Polskiego Ładu już w najbliższych latach na służbę zdrowia przeznaczonych ma zostać 6% polskiego PKB. To są miliardy złotych, które z punktu widzenia pacjenta, z punktu widzenia Polaków, dopiero wtedy są istotne, kiedy odczuwalne są poprzez zmniejszenie kolejek do specjalistów, poprzez bardzo dobry, najwyższej klasy sprzęt medyczny. A taki sprzęt właśnie kupujemy, ale także poprzez nowe inwestycje w całą infrastrukturę szpitalną. Górnośląskie Centrum Medyczne otrzymało również wsparcie finansowe w wysokości ponad 10 milionów złotych dla Śląskiego Centrum Chorób Serca. To udało nam się również sfinalizować drugą umowę wsparcie obszaru kardiologii, tak istotnego, tego jednego ze strategicznych obszarów ochrony zdrowia. Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych powstanie na bazie istniejącego już budynku, gdzie znajdzie się 29 łóżek dla pacjentów oraz 5 izolatek jednoosobowych. Najbliższa niedziela będzie stała pod znakiem święta lekkiej atletyki. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie pojawi się ponad 40 medalistów olimpijskich, którzy będą walczyć o zwycięstwo w memoriale Kamilii Skolimowskiej. Ale organizatorzy gwarantują nie tylko sportowe emocje. Dwukrotny wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem Piotr Małachowski oraz medalistki mistrzostw świata w skoku wzwyż Kamila Litwinko i w rzucie młotem Joanna Fiodorow kończą kariery sportowe, a w niedzielę będzie okazja, żeby im podziękować. Na Stadion Śląski będzie można wejść za darmo. Do dyspozycji kibiców jest 25 tysięcy miejsc. Memoriał jest jedną z największych i najpopularniejszych imprez lekkoatletycznych odbywających się w Polsce. W programie 12 już memoriału Kamilii Skolimowskiej znalazło się 15 dyscyplin, w tym te o charakterze integracyjnym, w których rywalizować będą również niepełnosprawni sportowcy.
6 lat tyle musiały czekać Murcki, żeby mogły zostać wpisane do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. O ile miasto stara się odejść od węgla, to kiedy tylko może, stara się też pielęgnować i chwalić górniczymi tradycjami. Teraz będzie do tego kolejna okazja. Mieszkańcy dopiero oswajają się z myślą, że od teraz mieszkają w zabytkowej dzielnicy Katowic. To na pewno, bo nie zaczną demolować nam tej dzielnicy w razie czego, także... Na pewno jest to dobre. Z tego co wiem, to że nas wpisali w te zabytki, to jakaś dotacja jest i będą może dbali o to, żeby było tak jak było. A z drugiej strony no, nie możemy nic zrobić sami. I tu jest ból, bo w tej chwili nawet głupiego okna nie możemy sobie wymienić. Murcki to kolejne w Katowicach górnicze osiedle po Nikiszowcu i Giszowcu wpisane do rejestru zabytków. Paradoksalnie wpisane do rejestru zabudowy znajdującej się przy kilku ulicach w tej dzielnicy może sprawić, iż odzyska ona dawny blask. Oni nie są zapomnianą dzielnicą, że to naprawdę ten mikroklimat, który tam jest, te lasy, które tam są, te wszystkie zabytki, które się znajdują w Murckach, one naprawdę mogą wiele takich rzeczy na korzyść mieszkańców stworzyć. Co ciekawe, Murcki były kiedyś nie tylko osadą górniczą, ale i miejscem wypoczynku. Otoczone lasami stały się spokojną enklawą położoną w wielkim mieście. Murcki gdzieś zawsze były tak na drugim planie. Teraz mamy nadzieję, że będą na równi z Giszowcem i Nikiszowcem. W praktyce oznacza to, że jeżeli teraz będą tam prowadzone jakieś działania, chociażby termomodernizacje czy jakieś inne remonty, one będą musiały być ustalone z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pierwsze domy dla górników w katowickich Murckach pojawiły się w XIX i na początku XX wieku. Za zabytki uznano teraz łącznie kilkadziesiąt budynków. Śląscy policjanci sprawdzają, czy na autostradzie kierowcy ciężarówek wyprzedzając nie łamią przepisów lub jeśli to robią, jak często do tego dochodzi. Chodzi o odcinek autostrady A4 od węzła Katowice-Murckowska do miejsca poboru opłat w Mysłowicach-Brzęczkowicach. Na tym często bardzo zatłoczonym odcinku obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe określony znakiem drogowym B26. My sami zauważamy problem, natomiast do tego zgłoszenia obywateli poskutkowały tym, że rzeczywiście w sposób szczególny zwracamy uwagę na niestosowanie się przez kierowców pojazdów ciężarowych do znaku B26, czyli do zakazu wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. I zwracamy na to uwagę tam, gdzie na autostradzie są dwa pasy ruchu, tego typu zachowania kierowców pojazdów ciężarowych mogą stanowić problem. Rzeczywiście to nie tylko tamowanie ruchu, ale jakby nie było utrudnianie tego ruchu pojazdom osobowym. Pamiętajmy o tym, że limit prędkości dla pojazdów osobowych to 140 km na godzinę. Ciężarówki mogą na tym samym odcinku poruszać się z prędkością maksymalnie 80 km na godzinę. I tam tak naprawdę różnica 2-3 km na godzinę to stanowi problem w tym, że długi czas wyprzedzania powoduje stworzenie się spiętrzenia pojazdów osobowych. No niestety tego typu zachowania na pewno nie są właściwe, szczególnie na autostradach. Za niestosowanie się do znaku B26 zakaz wyprzedzania grozi mandat i 5 punktów karnych.